Potrzebuję, byś zrobił dla mnie kilka rzeczy. Możesz ich nie rozumieć, ani nie chcieć zrozumieć, ale proszę, nie popełnij tego błędu, który stał się moim udziałem. Howard, mój ojciec, porzucił nas, nim się urodziłem. Mogłem twierdzić, że utrata matki i list, który otrzymałem po jej pogrzebie, zaślepiły mnie zupełnie. Skłamałbym, to ludzka natura przypieczętowała mój upadek. Mam na imię Filip. Jeśli los uśmiechnie się do nas, wówczas w chwili, gdy to dostaniesz, ja już będę martwy. Jeśli los nam nie sprzyja, wszyscy zginiemy. Tak, kochani, witam w kolejnym Let's Playu. Zapowiadałem horror, więc stwierdziłem, że nie ma co się brać za jakieś Outlasty i tak dalej, które wszyscy znają. Warto by było się wziąć za coś, myślę, że starszego, ale równie podobno strasznego. Ktoś powiedział, że niby nie dam rady. Ja nie dam rady? Penumbra Przebudzenie, słuchajcie. Jeżeli ktoś nie zna, a widział mnie na przykład Amnezję, to właśnie tego typu gra. Dlatego może nie gadajmy zbyt dużo i wejdźmy do tego strasznego świata. Już się boję. No ale okej, damy radę. Razem, jakoś, może. Lecimy. Moja historia rozpoczęła się w lutym 2000 roku. Odgrywając swoją rolę w tej alegorii, nie popełnię takiego błędu jak mój ojciec. Howard zniknął z życia mojej mamy, zanim pojawiłem się na świecie, więc gdy parę dni po jej pogrzebie odebrałem jego list, były to pierwsze wieści, jakie od niego otrzymałem. Szkoda, że ojciec nie żył. Pisaniec z zagrobu widocznie weszło w krew członkom mojej rodziny. W liście znalazłem klucz, wskazówki i prośbę o wybaczenie. Martwi nie mają pożytku z rozgrzeszenia, więc zająłem się jego przewidywanym odejściem, którego z nieznanych przyczyn oczekiwał. Mój ojciec żywił wyraźną niechęć do udzielania wyjaśnień i wolał zostawić wskazówki w banku w Mayfair, o którym nigdy nie słyszałem. W banku tym znajdowała się skrytka depozytowana jego nazwisko, którą miałem otworzyć. Oczywiście udałem się tam, tak jak się po mnie spodziewał. Odkryłem, że ojciec został prawnie uznany za zmarłego ponad 30 lat temu, pomimo przeciwnych dowodów. Tak więc stara księga i zbiór notatek, które znalazłem, w świetle prawa przez cały czas należały do mnie. Mój ojciec nakazał bez dalszych pytań spalić dokumenty. Lecz był to błąd. Niełatwo jest poskromić ciekawość, która wzięła górę nad moim rozsądkiem. Uniwersytet, na którym pracowałem, znany był dzięki wydziałom fizyki i lingwistyki. Wykładałem na fizyce. Osoba z lingwistyki nie była w stanie pomóc mi z moim ostatnim znaleziskiem. Książka była nie do odcyfrowania. Jednakże notatki wskazywały miejsce gdzieś na niezamieszkałych terenach Grenlandii Północnej. Prawie rok zajęła mi rezerwacja ostatniego lotu w moim życiu. Gdy po starcie z Heathrow obserwowałem, jak niknie cywilizacja, zdałem sobie sprawę, że mój ojciec zaginął prawie 3 dekady temu. Zastanawiałem się nad tym, co ja zostawiam za sobą. Wylądowaliśmy na szerokim na parę metrów pasie lodu. W ciągu paru minut wyruszyłem wyczarterowaną łodzią w 12-godzinną podróż, która miała zaprowadzić mnie w moją przeszłość. W naszą przeszłość, tak? Będzie nas to prowadziło. Okej, czyli ciekawość. No ale co można było się spodziewać po nauczycielu, znaczy po kimś, kto wykłada fizykę? Myślę, że to są ciekawi świata oczywiście, a nie ciekawi, chociaż może i ciekawi. Okej, nareszcie, niedługo wchodzimy do portu, lepiej pójdę pochować swoje rzeczy. Jestem wprawdzie dość daleko od domu, ale może zdołam coś zabrać. Lewy pcisk myszy, mogę też oglądać rzeczy dokładniej. Prawy przycisk myszy. Dobra, do tego trzeba będzie się przyzwyczaić, bo już dawno w takie gry nie graliśmy. Co to jest? Ta mapa jest już chyba nieaktualna od 10 lat, ale punkty orientacyjne na Grenlandii nie zmieniają się zbytnio, więc z grubsza wiem, dokąd zmierzam. Okej, tego wziąć nie mogę. Co tutaj jest? Dobry naukowiec zawsze ma pod ręką papier i długopis. Tak na wszelki wypadek. Okej, zawsze warto mieć ze sobą notatnik, by zapisywać ciekawe informacje i rzeczy do zrobienia.
Chyba zostawiłem latarkę w szufladzie biurka, tuż koło łóżka. Mogę ją otworzyć, wciskając lewy drzwi z myszy, przytrzymując i tak dalej. Ale zaraz, rzeczy do zrobienia, okej, okay, lista zadań. A co my tutaj jeszcze mamy? Whisky, pusta, jaka szkoda. My możemy te wszystkie rzeczy przenosić, także nie pijemy. Nie wolno, a tym bardziej, że jest puste. Co tutaj? Jakieś konserwy, niestety to chyba nic dla nas. Nie mogę tego wziąć, ani nie mogę się temu przyjrzeć, więc nic nam po tym. To też. Co tutaj z kolei mamy? Zawsze warto nosić ze sobą kłódkę. Najlepiej taką, do której ma się klucz. Mój jest w schowku. Tabulator. Ok, klucz do mojej starej kłódki. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie to jakoś wziąć. Czy nie bardzo? Na jedyneczkę chyba, tak? Albo... No właśnie, zastanawiam się, czy jeszcze mogę tak... Nie, nie mogę. Dobra. W takim razie pod jedyneczkę. I pod jedyneczką mamy klucz. A tutaj w środku, no proszę, zapasowe baterie do latarki. Dodatkowo może się przydać, jeśli skończą... Pałeczka świetlna. Jeśli skończą się baterie w latarce, będę mógł go używać za pomocą ekwipunku lub klawisza skrótu. Dobra, tutaj chyba nic nie mamy w takim razie. Sprawdźmy. Rozklekotane biurko. Mógłbym otworzyć tę szufladę, jeśli przytrzymam... No tak, wiem. Okej, okay, mamy latarkę. Latarka akurat chyba będzie, no w horrorach latarka to zazwyczaj jest bardzo, bardzo przyjazna sprawa. To chyba wszystko, powinienem wyruszyć przed zmrokiem. Ale zaraz, tu coś jeszcze jest. Może nie powinienem naruszać jego prywatności. Ale kogo prywatności? Kochany Eriku, piszę do ciebie ten krótki list, zanim podniesiesz żagle i znowu zostawisz mnie samą. Zostawiłam ci coś, żebyś o mnie pamiętał. Jest w skrzyni w nogach łóżka. Nie rozumiem, dlaczego macie na pokładzie tylko jedno łóżko. Jeśli nadal będziesz brał z tego powodu wachty, nigdy porządnie nie wypoczniesz. Ale co żona rybaka może wiedzieć o życiu na morzu? Co wieczór będę się modlić, byście mieli dobry połów i żebyś wrócił tu do mnie szybko. Proszę, nie znikaj mi na 5 tygodni, tak jak ostatnio. Wiem, że czasem marudzę, ale bardzo cię kocham. Wyprałam ci spodnie robocze. Wiem, że zaraz ubrudzisz je rybimi wnętrznościami, ale i tak będzie mi lepiej, gdy już wiem, że zostały wyprane. Zanim zapomnę, dodam jeszcze, że Henriksonowie z wioski pytali mnie, czy przywieziecie dorsze, ale powiedziałam im... Zaraz. Następna strona, tak? Że to już nie sezon. Jeśli złapiesz jakieś, po prostu nic nie mów. Schowaj je w lodzie, a ja przyrządzę z nich coś pysznego, kiedy wrócisz. W końcu kapitanowi statku należą się czasem jakieś specjalne względy. Uważaj na siebie, kochany. No faktycznie, może nie powinienem tego czytać. List miłosny żony rybaka. Że niby co? Że niby tutaj coś się schowała? W łóżku, w nodze, co? Czy tutaj jest coś ukryte? Chyba nie. Przynajmniej tak mi się zdaje. Notatnik pod N, tak? Lista zadań, nie, a notatki, list miłosny żony rybaka. Jest w skrzyni w nogach łóżka. Aha, to tutaj po prostu nogach łóżka. Okej, dobra, wychodzimy stąd. Gdy zszedłem z łodzi i wyruszyłem w drogę przez otaczającą mnie śnieżną zamieć, zdałem sobie sprawę, że poświęciłbym wiele, aby poznać przeszłość mego ojca. Nie wiedziałem, czego się spodziewać. Niedługo później moje obawy okazały się usprawiedliwione. Nie wiem, czy najpierw straciłem orientację, czy hart ducha, ale wkrótce utraciłem czucie w kończynach i wiedziałem, że zaczyna ogarniać mnie hipotermia. Zacząłem szukać schronienia. No, przydałoby się jakieś schronienie. Nie wiem, gdzie jestem, tak zimno. No tutaj niestety już nic nie zdziałamy. Lecimy do przodu. Cała głowa zdrętwiała mi już dawno, ale wciąż słyszę wycie wiatru.
Jak na razie kolorowo, ładnie, pięknie. Tutaj mamy jakieś przesmyki. Czy ja mogę tędy iść? Nie bardzo. Co to jest? Co to u diabła jest? Nieważne, muszę się schować. Drzwi chyba są zamarznięte. Potrzebuję czegoś, żeby wyłamać się do środka. Zrobiłem notatkę na wszelki wypadek. Jaką notatkę? Co ty tam zapisałeś? Co ty tam zapisałeś? Nie mogę. Lód jest za gruby. Okej. Okay. No faktycznie. Muszę. Zamarzło na kość. Muszę rozbić lód. Teraz, zaraz. To akurat przed nagrywaniem sprawdzałem, czy wszystko jest ok, jeżeli chodzi o nagrania. Trzeba wziąć kamyczek i wejść do środka. A dalej już nie wiem, co się stanie. Tylko z gier typu horror przeszedłem amnezję. O. O! To ciekawe. No. Otwieraj, otwieraj, bo kurna zamarzniemy tutaj, ziomuś. Chyba, że to w drugą stronę się otwiera. Halo? Zaraz, w którą stronę to się otwiera? God damn it. Chyba, że jeszcze trzeba to ubić. O! Ach, udało się, dobra, trzeba było kamieniem. Jak można kamieniem odkręcać takie coś? Znają życie, jakby ktoś z was był za mną, to by mnie co chwilę straszył, jak to nagrywam. Przynajmniej ciepło. I nie wieje. Jezu, moja głowa. Nie mogę uwierzyć, że spadłem z takiej wysokości i przeżyłem. Chociaż... Może wcale nie. Co to za miejsce? A... What shit? O, faktycznie. Chyba się zepsuła ta. Dobrze, że nie spadłem. Byłem jeszcze niżej. To była jazda. Bez trzymanki. Co tu mamy? Puste skrzynie po amunicji. Co to za miejsce? Może tutaj jest coś napisane? Procedury wyjścia awaryjnego. No, trochę zamazane. Przynajmniej rozpikselizowane. Powiedz. To mi raczej potrzebne nie jest. Przyzadzizna drewniana beczka. Kto wie, co może być w środku? Co, że niby mogę to... Drewniane drzwi, mam nadzieję, że są otwarte. No ja nie wiem, czy mam nadzieję, że są otwarte. O, a co to? Flara. Na kim i flara? A co? O, stalowy pręt. Dodatkowo mam jeszcze stalowy pręt. Nic z tego. Musi coś je blokować. Zrobiłem notatkę. A zastanawiam się... O, zaraz, tam jest flara. O, super. Ekstra. Tylko teraz jeszcze się zastanawiam, czy jak ja bym na przykład sobie wyposażył tutaj, pod jedyneczką. Nie. No to nie. To nie. Okej. Halo? Dzień dobry. Młotek! Super. Zobaczmy. Mogę zamachnąć się młotkiem, jeśli przytrzymam lewy przycisk myszy. Mogę wziąć zamach w tył, przeciągając myszką w prawo, a potem uderzyć, przeciągając w lewo. Odwrotnie też zadziała. Przeciąganie w tył i w przód daje pchnięcie. Okej. Sądzę, że jeśli przytrzymam prawy przycisk myszy po zamachu w tył, wciąż powinienem móc się rozejrzeć. O kurde, takie trudne rzeczy. Co tutaj mamy? Jakąś konserwę. Wolę tego nie ruszać. Nie wiadomo, ile tutaj to stało. Ta paczka racji żywnościowych na 24 godziny dawno po terminie ważności. No faktycznie. To z kolei to samo. O, super. Kolejna flara. Jezu. Dlaczego mi... Ziomuś, nie idź cały czas do przodu. Te półki są równie stare jak reszta wyposażenia. Chyba od kilkudziesięciu lat nie było tu żadnego człowieka. Ok.
Okej. Czy ja mogę to odsunąć? O! A tak to mogę zrobić. Ale takie większe rzeczy się o wiele... Znaczy czuć taki... Tak topornie się to ciągnie. A to te... O proszę! Coś tu znalazłem. Ta dziura została zabita deskami już dawno. Drewno wygląda na dość miękkie. Ale zaraz, jeszcze postaram się sprawdzić. Nie, drzwi mi się nie zamykają. Nie. Tutaj nic nie ma? Na pewno? Na pewno, dobra. Oj, ziomuś! Weź się od tym tego. Pewnie to... Tak to nie zadziała. Nie, zablokowano od tamtej strony. W takim razie chyba jestem zmuszony iść tą dziurą. Pręt? Muszę się skupić. No nie, w takim razie nie pręt, tylko młotek pewnie. Znając życie, młotek. Aha! Młotek! Dobra, a czy ja jestem w stanie jeszcze flarę sobie... O, super. I teraz ekstra. O, shit. Zawsze coś. Ej, mogę iść w różne mi... Na rozstaju dróg. Oj, kurde, kolejny rozstaj dróg. What the fuck? Co tu się dzieje? Już mi się to nie podoba. What? Trochę się pogubiłem, powiem szczerze. Naprawdę się pogubiłem. Ej, bez kitu się pogubiłem. To mi średnio wygląda. Aha, stąd przylazłem, dobra. Stąd przylazłem, idę w prawo. I tu jest to coś, dobra. Jak stąd przylazłem, idę w lewo... Dobra. Boże, nie wiem dlaczego, ale miałem jakieś takie dziwne skizy i nie wiedziałem, gdzie iść. Aha, i to jest... Dobra. Spoko. A co to jest? Wygląda na jakiś przemysłowy mechanizm, ale w środku jest dziura i nie ma go jak użyć. No to w takim razie coś trzeba do tej dziury wsadzić. To pręt. Ale zaraz, najpierw może odsuńmy sobie tą beczkę. Uś! Okej. Okay. Fuck you. Daj tą beczkę tutaj, no kurde, chodźże z tą beczką. Ha, nie wyjdziesz. Frajer. Nie wiem, co to było, nie wiem, kto to był, ale... Nie rób takich rzeczy, okej? Okay? Frajer. Ten włas jest naprawdę solidny, nie zdołam go otworzyć ręcznie. Ktoś najwyraźniej chciał, by ludzie tu nie wchodzili, albo stąd nie wychodzili. Co mi się zdaje, że to kurna drugie, znając życie. Pręt, pewnie pręt trzeba tutaj wsadzić. A? Się gra, się zna takie rozkminy. O, oh, shit. Nie, tylko nie mówcie mi, że ja tam muszę iść. No to jak piszesz sobie takie rzeczy w tym, w notatniczku, to dlaczego kolego... Zawsze tak jest. Ej, tam jest, tak jak w horrorach. Ej, tam jest, tam coś się dzieje, tam dochodzą jakieś dziwne głosy, odgłosy. Jestem, kurde, sam w domu. A, to mogę tak po prostu przesunąć. Jestem sam w domu, a to idę sprawdzić, nie? Jej, podcięta głowa. Aha. Physics jakich mało. Oho. Nie wiem dokąd schodziłem, ale było to głęboko pod ziemią. Dostępu do miejsca strzegły dwa solidne metalowe włazy, znajdujące się w odległej arktycznej głuszy, przysypane warstwą śniegu. Nie wiedziałem czego się spodziewać, ale poczułem coś, czego nie czułem od dzieciństwa. Zbyt wiele się nad tym wcześniej nie zastanawiałem, ale zdałem sobie sprawę, że nasze społeczeństwo to sieć zabezpieczeń, służby pogotowia na drugim końcu linii telefonicznej, zasady BHB w miejscu pracy, przyjaciele, rodzina, kochankowie, wszystko to na wypadek, gdyby coś poszło nie tak. Elementy pieczołowicie opracowanej struktury pozwalającej na odczuwanie tylko najbardziej przyziemnych emocji.
Podobnie poczułem się tak jak w szkole, otoczony zacieśniającymi się kręgiem starszych dzieciaków, wiedzących, że ci, którzy mogliby im pomóc, przyjaciele, rodzice, nauczyciele, byli zbyt przestraszeni lub za daleko. Fajnie, że zrobiłeś notatkę, ziomuś. Czy jestem w stanie stąd wyjść? Zacięły się, jestem uwięziony, muszę się wydostać. Trzeba było tu schodzić. What? Nie wiadomo, co tutaj przebywa. Bohaterstwo sprawdza się w hollywoodzkich filmach i bajkach. Nie będę ryzykował, jeśli stanę naprzeciwko wroga, nie wytrwam ani sekundy. Ostrożność i podstęp są teraz moimi jedynymi środkami obrony. Fuck! Jeżeli ktoś lub coś mnie usłyszy, najlepiej będzie nie wychylać się i zostać poza zasięgiem wzroku, póki nie dowiem się, czy jestem bezpieczny. Kucając, będę mógł ukryć się w cieniu. Przekonam się o tym, gdy obraz przybierze niebieskawy odcień. Dodatkowo prawie nie będzie mnie słychać. No chyba, że ktoś lub coś podejdzie bardzo blisko. Muszę pamiętać, żeby pozbyć się wszelkich źródeł światła. Znając życie, muszę się teraz pozbyć tych źródeł... Aha! Stanę się niewidoczny. Jestem cieniem. W ten sposób będę dosłownie niewidoczny, a po chwili wróci moja zdolność widzenia w ciemnościach pod warunkiem, że zostanę nieruchomo. Okej, no takie trochę ten... Noktowizja, można powiedzieć. Ale wiecie co? Dalej sobie może pójdziemy w kolejnym odcinku, także... tutaj sobie zakończymy. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną i będziecie trzymać mnie za rękę przez tą... serię. Dzięki za wasz czas. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Trzymajcie się. Cześć.